dzisiaj witam i chciałam z naszymi pracownikami bardzo serdecznie podziękować mediom. Podziękować za to, że mam takie poczucie fajnej współpracy, to znaczy tego, że wy naprawdę macie taki misyjny charakter, widzicie, co się w tym mieście dzieje, po to, żeby ludzie jak najszerzej wiedzieli. Bo ja myślę, że bez tych konferencji naszych, które mają charakter takich stałych spotkań, wiele rzeczy, czasami może mało istotnych dla niektórych, nie ujrzałoby światła dziennego. Kiedy mówię o mało istotnych, to myślę na przykład o tym, co się dzieje w szkołach publicznych i niepublicznych, jak wiele cudownych rzeczy tam powstaje. I być może, gdybyśmy o tym nie mówili tak publicznie, czasami i często z udziałem bezpośrednio zainteresowanych, to pewne rzeczy by się nie przebiły. Dziękuję wam za na pewno obiektywizm. Ja, wiecie, nigdy nie miałam pretensji o to, że coś było. Raz miałam do Hilarskiego pretensję o tytuł. Rzeź drzew. Wtedy on zawsze mówił, to nie on, tytuły dają inni, żeby się klikało. I zrozumiałam w związku z tym żadnych uwag, bo czasami nam się wydaje tylko, że taki tytuł może trochę szkody zrobić, ponieważ wiecie o tym, że ludzie czasami czytają tytuły, a nie całe materiały. Więc ten tytuł jest jednak dosyć istotny. Chcę wam podziękować za to, że dzięki wam rzeczywiście różni ludzie, za sprawą telewizji na pewno to dociera w postaci także obrazu, radia, to jednak ten dźwięk, który dla ludzi jest ważny. I nie tylko to, co my mówimy wam na konferencjach, ale to, co wy też w radiu mówicie, dając głos mieszkańcom miasta. Bo oni dzwonią, to także zyskuje jakąś akceptację wszystkim społeczną, ale też możliwość interwencji, bo prawda jest taka, że to i wy, i mieszkańcy są oczyma prezydenta miasta. Bo wasze dostrzeganie niuansów czasami, detali, które tak naprawdę i tak składają się na jakość życia naszego, jest bardzo istotne. I kiedy możemy, naprawdę interweniujemy szybko. Więc za to wam serdecznie dziękuję i dlatego takie spotkanie przy herbatce. Ale pozwólcie, pomyśleliśmy sobie, że chcielibyśmy podsumować ten rok. Materiał Monika dostarczy. Monice dziękuję przede wszystkim waszej obecności za naprawdę, myślę, że świetny kontakt. Monice Rapacewicz, mojej asystentce i rzeczniczce prasowej. Ponieważ myślę, że macie naprawdę materiał, którego potrzebujecie. Monika jest zadaniowa, konkretna i zawsze odpowiada niezwykle uczciwie. To jest bardzo ważne. Czasami nawet myślimy, że mogłaby coś ukryć, ale etyka jej nie pozwala. Chcieliśmy sobie dzisiaj tak z wami się spotkać po to, żeby powiedzieć, co dla nas w tym gronie, jakim jesteśmy, było najważniejsze. Było hitem z perspektywy tego, co się w Słupsku zdarzyło. Bo każdy z nas, sekretarz, wiceprezydentka, Justynka Pluta, Ania Sadlak, Beata Macedońska czy Dagna Maśnicka, inaczej oglądają rzeczy najważniejsze. Mam prawo sądzić, że dla Dagny Maśnickiej nie jest najważniejsze to, że będziemy wyburzali baraki na ulicy Leśnej, a dla nas to jest bardzo ważne. Zależy, co tam może powstać. Mam wrażenie, że dla mojego naszego sekretarza Łukasza Kobusa nie jest najważniejsze to, czy otwieramy nowe miejsca w przedszkolach czy żłobkach, ale najważniejsze jest to, co się zdarzyło 1 stycznia i niewątpliwie był on współtwórcą tego sukcesu, o czym za chwilę powie. Dla dyrektora Tomka Rosiego wszystko jest ważne, tak. Wszystko, ponieważ chodzimy po drogach, jeździmy po ulicach, korzystamy z przystanków, komunikacji miejskiej i jeszcze czekamy na kolejne inwestycje, więc jego działka rzeczywiście przeogromna jest. I jak wiecie, często z nim jest bohaterem, czy adresatem może uwag. Szkoda, że ludzie nie mają takiej potrzeby powiedzenia, że naprawdę fajnie, że coś zbudowaliśmy. Najczęściej mówią, co jeszcze byśmy chcieli zbudować, ale jesteśmy do tego przywiązani. Więc pozwólcie, że tak się podzielimy rolą. Ja zacznę od Łukasza Kobusa, żeby powiedział mi nam publicznie, co dla niego było hitem roku 2023 i nie pytam o rzeczy w kategoriach polityki ogólnej, tylko miejskiej. On już, wiecie, jest gdynianinem, zamieszkałem w Siniecach. Tak, już ponad 5 lat faktycznie mieszkam. Ja się czuję, że mieszkam w Słupsku, bo faktycznie te Siemienice to jednak dla mnie jest i powinna być część Słupska. Nie do końca mogę zgodzić z tym, że chciałbym, żeby te granice były zmienione, dlatego że chciałbym w tym Słupsku mieszkać. Ale mam naprawdę poczucie, że akurat ta zmiana jest jedną z tych zmian koniecznych, bo faktycznie one już funkcjonalnie są tak powiązane z miastem, że ta zmiana nastąpić powinna. I myślę, że pani prezydent zaczęła ode mnie, dlatego że ten hit mój, najważniejszy dla mnie, myślę, w tej kadencji nawet, to miał miejsce najwcześniej, bo dokładnie 1 stycznia, pierwszego dnia roku, gdy wybiła północ, nasze granice uległy zmianie, takiej historycznej,
taki dla miasta bardzo historycznie ważny moment. I faktycznie to jest coś, nad czym musieliśmy bardzo długo i ciężko pracować. Co też ciekawe, ta praca nie skończyła się 1 stycznia i my później musieliśmy jeszcze negocjować dalsze etapy tego poszerzenia granic, czyli musieliśmy negocjować z gminą warunki przejęcia tych terenów, takiego formalnego przekazania własności. Było bardzo trudne postępowanie administracyjne, które toczyło się najpierw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, później w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wiele spotkań, też bardzo dużo emocji, wymiany korespondencji, tam były dziesiątki pism, sporów takich dosyć skomplikowanych prawnych zagadnień, które trzeba było, no każdy z nas, nie ma co ukrywać, po swojemu to interpretował. My uważaliśmy, że nam się te tereny należą, gmina twierdziła, że nie i trzeba było tak naprawdę tutaj wyważyć to wszystko i gdzieś tam się po drodze spotkać, więc kolejny sukces, ale związany z tym 1 stycznia i taki bardzo ważny moment, no to niedawna tutaj już w grudniu otrzymana, 4 grudnia decyzja Prezesa Rady Ministrów, która tak naprawdę zamyka ten cały proces zmiany granic i na szczęście możemy już teraz powiedzieć, że to wszystko za nami. No a przed nami kolejne etapy, ale to już Państwo wiecie, bo w lutym Rada Miejska też podjęła uchwałę o tym drugim kroku, więc kolejna praca jeszcze przed nami, ale mamy już, jesteśmy bogatsi o te doświadczenia, więc zakładamy, że będzie ewentualnie już tylko łatwiej. Okej. Ojciec Chrzestny, sukcesu niewątpliwie, ponieważ naprawdę to Łukasz na co dzień pracował i z zespołem osób i tak naprawdę korespondował albo często do Warszawy jeździł, nie tylko do Warszawy, do Rzeszowa, także do tych miast, które się poszerzały wcześniej, żeby szukać pomysłów. Pani wiceprezydent Marta Makuch. Ona ma dylemat, bo kilka hitów ma. Właśnie chciałam powiedzieć i zacząć od tego, że patrzę na siedzących tu dyrektorów, to wszystko moje działki. Ja naprawdę jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwą wiceprezydentką w takim zakresie, że naprawdę w każdym z tych obszarów można dużo opowiadać, ale powiem w takim razie z takiego obszaru, którego no nie ma tutaj, w sensie takim nie ma Agnieszki Zwierz, która zaczynałam z nią przygodę z mieszkalnictwem komunalnym jako z dyrektorką Wydziału Zarządzania Nieruchomościami. Dzisiaj współpracujemy, gdy Agnieszka jest prezeską PGM-u. I chcę powiedzieć, że dla mnie w takim wymiarze i systemowym jest radość taka, że od pierwszego dnia, kiedy tutaj pracuję, sukcesywnie zwiększamy liczbę mieszkań komunalnych dla naszych mieszkańców, najbardziej potrzebujących, więc tegorocznym hitem dla mnie jest budynek przy ulicy Płowieckiej Długiej, ale chyba jeszcze większą satysfakcję przynosi mi, nawet dzisiaj rano z szefowym o tym rozmawiałyśmy, rozwiązywanie konkretnych ludzkich dramatów, czasami tak ogromnych, że wydawałoby się, że nie ma żadnej perspektywy dla takiej osoby, bo jest ogromne zadłużenie, albo bo z dnia na dzień straciła dach nad głową z przyczyn losowych. I kiedy, ja to tak nazywam, uda się uratować takie życie, bo tak to jest czasami, naprawdę, to czuję największą satysfakcję. Więc moim hitem jest zdecydowanie kontynuowanie, bardzo konsekwentne takiego systemu tworzenia tej nowej tkanki mieszkań komunalnych, zamiany, uruchamianie kolejnych programów w tym roku. To znów nowy program i jesteśmy innowacyjni w skali Polski, czyli uwalnianie mieszkań do remontów dla osób spoza listy. W dzisiejszych czasach, kiedy bardzo dużą mamy grupę mieszkańców, którzy nie łapią się ze swoimi zarobkami na mieszkanie czy komunalne, czy socjalne, a jednocześnie nie stać ich na to, żeby otrzymać kredyt. Nie stać ich. Po prostu banki w tej chwili bardzo restrykcyjnie podchodzą też do zarobków, do zasad udzielania kredytów.
to ta opcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Program został uruchomiony dosłownie kilka miesięcy temu. Już kilkadziesiąt mieszkań w ten sposób trafiło w ręce naszych mieszkańców i mieszkanek. Więc dla mnie mieszkalnictwo komunalne, Płowiecka Długa, którą patrzę tu na pana dyrektora, lada dzień będziemy przekazywali już naszym mieszkańcom. Potem będzie druga tura z kolejnymi hitami. To powiem tylko w takim razie, w kontekście tego, co powiedziała pani prezydent Marta Makuch, jeżeli chodzi o budownictwo komunalne. Jako wiceprezydentka spełni Marta, a Agnieszka Zbierz jako prezeska, moje marzenie, które ma lat 33, trochę więcej nawet. Ludzie mają różne marzenia. Moim wyrażonym w 1990 roku, kiedy zostałam radną po pierwszych demokratycznych wyborach, marzeniem zgłoszonym w formie interpelacji było, ażeby wyburzyć baraki przy ulicy Leśnej. Nigdy one nie spełniały takiego właściwego standardu mieszkań. One były zbudowane na czas remontu budynków przy ulicy Zamkowej. Kiedy te budynki wyremontowano, ludzie mieli wrócić, ale były potrzebne, bo zawsze brakowało mieszkań o charakterze socjalnym albo niższego standardu komunalnych. I ta moja interpelacja jako jedna z trzech zgłoszonych do dzisiaj była niezrealizowana, bo dwie inne to była wybudowanie szkoły na tym osiedlu, powstała piątka Nowowalczyków i zbudowanie kościoła w tej części miasta. Kościół Jana Kantego był takim moim spełnieniem tego. Ale ta interpelacja sprzed 33 lat dzisiaj będzie sfinalizowana w 75%, bo właśnie dziewczyny doprowadził do tego, że wyburzamy jeszcze w tym miesiącu kolejne baraki, zostaną nam dwa, ale jest taka perspektywa i tylko trzy rodziny, że w najbliższych tygodniach nowego roku Leśna będzie uwolniona z pewnego poczucia wstydu społecznego. Ale to, co piękne, przyszła do mnie dwa dni temu nieznana mi osoba z pięknym kwiatem. Mówi, pani się pewnie zdziwi, bo my się nie znamy. Ja chciałam pani podziękować za Leśną. I ona mi opowiedziała historię, bo się dowiedziała, że wyburzamy, że ona tam się wychowała, mieszka tam 30 kilka lat, że do dzisiaj ma złe wspomnienia. Jak się dowiedziała, że te baraki przestaną istnieć, to ma wrażenie, że odzyska utraconą w dzieciństwie i w młodości radość. Więc to na pewno uzupełniam ten Marty, dopowiadam radość wynikającą z tego pomagania ludziom, bo nasza praca nie polega na tym tylko, że my podejmujemy bardzo ważne uchwały. My bardzo często i najczęściej nasza praca polega na tym, że przyjmujemy ludzi, którzy mają poważne problemy i naszą rolą jest rozstrzygać te problemy jednostkowe, ale tworzyć system, który pozwoli, że takie sprawy się może nie będą powtarzały. Pani dyrektor Justynka Pluta, jej hit tegoroczny. Znaczy na pewno państwa nie zdziwię, że hitem z zakresu mojego wydziału będzie rekordowa ilość pozyskanych środków zewnętrznych. Oczywiście, jak państwo wiedzą, mamy koniec perspektywy finansowej 2014-2020, stąd też unijnych, tak, pieniędzy, środków perspektywy finansowej unijnej. W związku z tym środków unijnych w tym roku pozyskiwaliśmy no, stosunkowo niewiele, patrząc na lata poprzednie, kiedy mieliśmy przecież czwarte miejsce w Polsce, jeśli chodzi o miasta na prawach powiatu w ubiegłym roku chociażby, właśnie w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych w ramach rankingów takich samorządowych, gdzie badano nasze wydatki ze środków unijnych w poszczególnych latach. W tym roku to głównie środki budżetu państwa są takim hitem, takim rekordem, który padł w naszym mieście. Jak państwo wiecie, my możemy się poszczycić jako Ziemia Słupska specjalnym takim programem, tak zwanym programem rekompensat za tarczę antyrakietową, program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej. On powstał na lata 2019-2026. W ubiegłym roku decyzją ministra, prezesa Rady Ministrów, ten program został poszerzony o dodatkowe środki na kontynuację budowy ringu w mieście, tego wewnętrznego. I dlatego też tych środków na miasto, które możemy zaaplikować, oczywiście musimy spełnić wszystkie możliwe wymagania, jest aż 220 milionów złotych. Z tego już przyznane dofinansowanie, to, które, na którego złożyliśmy wnioski aplikacyjne, na większość mamy też umowy o dofinansowanie, to 145 milionów złotych.
Myślę, że jest to ogromna kwota. Na pewno ucieszy i pewnie o tym wspomni również pan dyrektor Tomek Orłowski, fakt, że mamy decyzję ministra finansów na 104 miliony złotych na dofinansowanie kontynuacji budowy ringu od ulicy Poznańskiej do szpitala, czyli do ulicy Hubalczyków, czy wręcz włączenie się bohaterów Westerplatte. Z takich inwestycji z tego programu w tym roku, które nam się udało pozyskać na kwotę aż 30 milionów złotych dodatkowo, to chociażby przebudowa ulicy Banacha i Grechuty, rozbudowa ulicy Duńskiej, Norweskiej, przebudowa ulicy Owocowej na odcinku od Kaszubskiej do Fińskiej, ale również takie drobne przedsięwzięcia oddolnie wskazywane przez mieszkańców, jak na przykład przebudowa schodów przy ulicy Górnej, tak zwanych widokowych schodów, czy zagospodarowanie parku Ridla na osiedlu Zachód. Więc cieszy niezwykle to, że w ramach tego programu kontynuujemy taką myśl przewodnią, że chcieliśmy, aby te tereny, które dotychczas jakby rozwijały się trochę odrębnie od miasta, czyli powstawały mieszkania, powstawały domki, często jednorodzinne, wielorodzinna zabudowa, a brakowało dróg. Mówię tu o osiedlu Zachód, czy o wschodniej części miasta, czyli osiedle Owocowa, osiedle Przylesie. Ten program pozwala nam kompleksowo te programy zabezpieczać w drogi, w oświetlenie uliczne, czy chociażby w przestrzenie publiczne. I kolejnym takim pewnie hitem, co Państwa pewnie nie zdziwi, są środki pozyskane przez nasze miasto. Myślę, że to jest ewenement na skalę województwa, nie tylko naszej ziemi słupskiej. To są środki z Polskiego Ładu, czyli Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Tutaj możemy się pochwalić dofinansowaniem od zeszłego roku, bo tak naprawdę mówimy o tych dwóch latach, w tej perspektywie dwóch lat, aż 246 milionów złotych pozyskało nasze miasto na inwestycje z Polskiego Ładu. W tym roku około, żeby Państwa to nie skłamać, 91 milionów złotych. Co to są za inwestycje, to Państwo pewnie wiedzą, bo na konferencjach mówimy, ale może wspomnę chociażby uzbrojenie terenów, ponad 150 hektarów nowych terenów inwestycyjnych. Pierwszym takim projektem, który realizujemy, to jest program uzbrojenia strefy Północ. Mówimy o ulicy Grunwaldzkiej. Tam tutaj mamy porozumienie zawarte z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa na również uzbrojenie terenu należącego właśnie do KOWR-u. I tutaj wartość tego projektu to ponad 60 milionów złotych. Niedawno pan dyrektor Tomasz Orłowski podpisał umowę z wykonawcą już robót i na najbliższe dwa lata planujemy uzbrojenie tych terenów. Oprócz tego uzbrojenie części wschodniej, mówimy tutaj o obwodnicy S6 i tam tereny również około 60 hektarów uzbroimy we współpracy Wojskową Agencją Mienia. Oprócz tego mamy taką inwestycję strategiczną, którą w tej chwili procedujemy, przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, powstanie placówki ośrodka wsparcia, czyli nowej siedziby MOPR-u, nowego dziennego domu pomocy społecznej, czyli przeniesienie tego, który jest obecnie na ulicy Jaracza w budynku niedostosowanym, na nowy teren przy ulicy Partyzantów. To nas bardzo cieszy, bo to jest ponad 36 milionów złotych projekt. Oprócz tego bardzo dużo drobnych projektów, takich jak poprawa stanu infrastruktury sportowej, czy przez... Nie są same hity, w związku z tym muszę... Ale ten MOP, to jest bardzo ważny, dopowiem, dlatego że tak naprawdę warunki, ogrom pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest wielki, a warunki pracy są strasznie złe. Tym bardziej, że oni ciągle przychodzą do nas nowymi pomysłami i chcieliśmy te pomysły w jednym kompleksie realizować. Ania Sadlak, dyrektorka Wydziału Edukacji, która ma 33, nie wypominając, jej staż pracy w Słupskim Ratuszu i zawsze w oświacie. Gdybyście zadali jej bardzo trudne nawet pytanie, to myślę, że odpowie na każde dotyczące przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, więc Ania Sadlak, hitów ma kilka, ale Aniu, wybierz takie dwa, nie więcej. Trudno tak wybrać dwa, bo jak Państwo wiecie, oświata jest taką działką, trudno podsumować jeden rok. W jednym roku kalendarzowym zazębiają się dwa lata szkolne. Kończy się jeden rok, rozpoczyna się drugi rok. I tak jak powiedziałam, będzie to dużym problemem. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę cały ten rok, przynajmniej postaram się
w pewien sposób podsumować, to były to wielkie sukcesy. Wielkie sukcesy z szkół, dyrektorów, nauczycieli, uczniów. Bardzo liczne olimpiady, konkursy, pierwsze miejsca. Naprawdę trudno jest mi wymieniać, ponieważ ta lista jest dosyć długa i nie chciałabym jednej szkoły wyróżnić, a zapomnieć o innych. Ale na przykład nauczyciel roku, którym została nauczycielka Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Nauczyciel Pomorza. Trzech naszych nauczycieli tak znalazło się w rankingu wśród 10. W pierwszej piątce, oczywiście, że tak. Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Fantastyczne miejsce w maturach. Najlepsze miejsce w Polsce i w województwie. Bardzo dużo środków zostało pozyskanych zarówno ze zewnętrznych, jak i z Ministerstwa Edukacji Narodowej na różnego rodzaju programy, zwiększenie subwencji oświatowej. Naprawdę ta lista jest ogromna. Tak, świetne wyniki egzaminów zawodowych w naszych szkołach, również jeśli porównamy do wyników województwa i kraju, to jak najbardziej jesteśmy dumni i mamy się czym pochwalić. A tak, właśnie, współpraca z przedsiębiorstwami, z przedsiębiorcami, z instytucjami zrzeszającymi pracodawców. Zawsze staramy się takie kierunki w naszych szkołach ponadpodstawowych ustalać, aby spotkały się z oczekiwaniem rynku pracy. Każdego roku staramy się, żeby te zawody, które są w szkołach zawodowych, żeby spełniały oczekiwania oczywiście pracodawców. Analizujemy potrzebne zawody na rynku pracy, rozmawiamy z pracodawcami, pytamy młodych ludzi, ich rodziców i zawsze jest tak, że te oczekiwania staramy się spełniać. Zastanawiam się, bo te listy rzeczywiście... Proszę? A firmy, oczywiście. Firm też jest dosyć długa lista, ponad 30 porozumień zawartych między szkołami a pracodawcami. Każda ze szkół zawodowych współpracuje co najmniej z 20 przedsiębiorcami. Doskonale, właściwie z każdym nasi dyrektorzy współpracują. Ta wymiana jest zarówno ze strony dyrektora szkoły, jak i nauczycieli, którzy pobierają jakby dodatkowe kwalifikacje, patrząc na produkcję, skupiając się na tych elementach, które później są istotne dla absolwentów szkół zawodowych. Mhm. Idę teraz tak, z tego pokrótce. Programu, żeby powiedzieć wam, gdzie przenosimy się. Dla mnie osobiście w wymiarze pracodawcy hitem było to, że to było w grudniu tamtego roku, że moją propozycję objęcia funkcji dyrektora jednostki przyjął Tomasz Orłowski. Bardzo długo o to zabiegałam. Znałam kompetencje pana dyrektora Tomasza jako wiceszefa, wcześniej kierownika działu. Jego 20-letnią historię pracy w ZIM-ie, rzetelność, odpowiedzialność i spokój, który bardzo potrzebny w tej pracy jest, ale bałam się, że nie przekonam. Użyłam wszystkich możliwych, dostępnych sposobów, żeby przekonać i to był sukces, że Tomek się zgodził. Więc teraz Tomasz Urowski, dyrektor bardzo dużej i bardzo trudnej jednostki miejskiej. Hitów w tym roku mieliśmy tyle, że ja nie wiem, czy profesor Roszkowski w trzech tomach by to opisał w swoich podręcznikach. Mógłby mieć spory problem. No bo tak, kilkanaście ulic jest. Krematorium jest. Trzy budynki wielorodzinne, proszę bardzo, są. Parki są. Zbiorniki otwarte, retencyjne są. A podziemne? Podziemny też jest. No, naprawdę trudno. Dworzec autobusowy, proszę bardzo. Trudno byłoby znaleźć jakieś inwestycje, które byśmy nie realizowali. Kosmodromu jeszcze nie mieliśmy, także, no ale jeszcze wszystko przed nami. Ale żeby tak pokazać, że
ta nasza działalność to nie zamyka się w takich ramach roku, jak ten budżet niestety w te karby nas wtłacza. U nas to jest bardziej proces. To jest coś, co przechodzi z 22 na 23, ale z 23 na 24. Pan sekretarz tutaj zaczął od pewnej refleksji na temat pierwszych dni tego roku. To może ja się podzielę w dwóch częściach refleksją z końca tego roku. Pierwsza refleksja, że to był rok rekordowy, jeśli chodzi o środki wydatkowane i zrealizowane inwestycje, no bo to jednak 100-kilkadziesiąt milionów złotych już fizycznie wydanych, no tego jeszcze w historii nie było. I tutaj może, gdybym miał jeden tak punktowo wskazać, to będzie to nowy dworzec autobusowy, bo to jest pewien symbol tych zmian, które w mieście przeprowadzamy. Tak jak pierwszy etap ringu łamał tą barierę torów kolejowych wiaduktem w ciągu ulicy Witkacego, jak bulwary łamały tą barierę rzeki przez trzy nowe kładki, tak myśmy tutaj współpracując z trudnym, ale dobrym partnerem kolejowym przełamali tą barierę między Zatorzem a Śródmieściem. Bo to nie tylko jest nowy, funkcjonalny, fajny dworzec autobusowy, ale też połączenie między Zatorzem a Śródmieściem. Są ludzie, którzy mówią, że oni autobusami nie jeżdżą, ale przyjeżdżają na parking, zaparkują tam właśnie na dworcu, szybko tunelem już są u lekarza na Kołłątaja czy w centrum miasta. No ale sam dworzec też jest wartością, ucywilizował tą dotąd dosyć zakazaną okolicę. I tutaj gdyby znaleźć taką jedną liczbę, która by to podsumowała, to w tym tygodniu mamy 10-tysięczny odjazd autobusu już z dworca. Także 10 tysięcy autobusów wjechało, 10 tysięcy autobusów wyjechało. Także już nie mówimy o tym jako o eksperymencie, o tym, o czymś, co mogło wyjść, a nie wyszło, tylko o czymś, co wyszło, co faktycznie sprzyja i naszemu miastu, ale także mieszkańcom regionu, no bo to jednak jest głównie komunikacja regionalna. Natomiast, żeby pokazać, jak ten rok przechodzi w lata kolejne, no to jest kwota 270, blisko 5 milionów złotych, na które w tym roku podpisaliśmy umowy. I to nie są umowy na projektowanie, na nadzór, bo to już są stricte umowy realizacyjne. Także no to pokazuje, że ten pion przygotowań, ten cały szereg, których na co dzień nie widać, ale za którym stoją konkretni, kompetentni i niestety przemęczeni ludzie, no też funkcjonuje. Także cieszymy się z tego roku, cieszymy się z tych rekordów, no ale wiemy, że w tej chwili musimy zapracować na kolejne rekordy w przyszłych latach. Beata Macedońska, dyrektor Wydziału Współpracy Kultury i Promocji. Dla mnie, znaczy nie chciałabym powiedzieć, że któraś część rzeczywiście tej pracy, którą realizuję, jest ważniejsza, ale na pewno najbardziej na sercu jednak leży mi ta współpraca. I nieodmiennie cieszę się każdego roku z takiego święta partycypacji, wtedy kiedy zapraszamy naszych mieszkańców do tego, żeby wypowiedzieli się w tym temacie, na co mamy te nasze miejskie pieniądze wydawać. I od dawna jestem niesamowicie zachwycona tym, jak bardzo są też uwrażliwieni na to, co jest w mieście potrzebne. I chociażby w tym roku w trakcie budżetu obywatelskiego złożone zostało zadanie, które doskonale wpisuje nam się inne projekty realizowane w mieście. Zadanie w Parku Kultury i Wypoczynku, które da młodzieży szansę na to, żeby odnaleźli się fizycznie na takim terenie przeznaczonym do parkouru, ale także będzie tam wspaniałe boisko do koszykówki. I to jest dla mnie niesamowicie ważne, że te miejsca, które w mieście my też widzimy jako te miejsca, które w jakiś tam sposób nie zostały może do tego momentu dofinansowane, tak, to są miejsca, które też leżą na sercu naszym mieszkańcom. Dla mnie co też jest ważne, że w tym roku zadania złożyła także Miejska Rada Młodzieżowa, czyli to są takie zadania, które są widziane okiem bardzo młodego człowieka, co jest dla mnie niesamowicie ważne, bo przecież to, co się będzie działo w mieście, to jest także w dużej mierze skierowane właśnie do tej młodzieży i bardzo się cieszę, że jedno z tych zadań znalazło tak duże uznanie w oczach mieszkańców, że odbędzie się wspaniały w przyszłym roku koncert hip-hopowy.
tak jak powiedziałam, z nadania, można powiedzieć, Miejskiej Rady Młodzieży. I to są takie chyba najważniejsze rzeczy, które mi się przytrafiły, które mi leżą na sercu, z których się bardzo cieszę. Też trzeba oczywiście powiedzieć, że wszystkie te zadania, które były wybrane w budżecie obywatelskim na rok 2023, udaje nam się realizować. Jest to wszystko realizowane w terminie. Miejmy nadzieję, że do końca roku wszystko się zakończy. Także też kolejne zadanie, takie infrastrukturalne, o którym chciałam powiedzieć, które jest realizowane przy akwaparku, park Klasztorne Stawy, który też został zobaczony troszeczkę inaczej oczami naszych mieszkańców i bardzo się cieszymy, jeżeli w przyszłości będzie to takie miejsce, które będzie szeroko odwiedzane. Chciałam też bardzo pochwalić nasze organizacje pozarządowe, ponieważ te wszystkie środki, które przeznaczamy na zadania, przecież w końcu nie skierowane do organizacji, tylko skierowane do beneficjentów miasta, wszystko to się dzieje, wszystko to się realizuje, ludzie z tego korzystają. To jest dla nas naprawdę niesamowicie ważny kawałek realizacji zadań, w związku z tym, że tak jak ja to zawsze mówię, to nie jest tak, że to my mamy najlepsze pomysły jako tutaj kierownictwo urzędu, ale przecież organizacje patrzą na to zupełnie innym okiem, często zresztą realizują te zadania dla swoich najbliżej sobie znanych beneficjentów i to jest dla mnie zawsze wielka radość, kiedy pod koniec roku możemy powiedzieć, tak, wszystko tak jak było zaplanowane na pewno się zrealizowało. Ze strony kultury, no na pewno niesamowicie nas cieszy, że po wielu latach starań Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydowało się współfinansować nasz wspaniały teatr Lalki Tęcza, także zawsze dodatkowe środki, wiadomo, będą służyły na rozwój tego teatru, a przecież, drodzy Państwo, myślę, że to jest jeden z nielicznych teatrów w Polsce, który nie tylko realizuje wspaniałe przedstawienia dla dzieci, ale też piękne, niesamowicie wzruszające przedstawienia dla dorosłych. Ja ze wszystkich korzystam, także też zapraszam w przyszłym roku. To chyba takie najważniejsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy. To kontynuując, bo jesteśmy jednym wydziałem i ta współpraca i promocja bardzo się łączy i właśnie tak jak pani dyrektor wspomniała, na przykładzie budżetu obywatelskiego, to co mnie jako tą odnogę promocyjną bardzo cieszy, to fakt, że mieszkańcy bardzo współpracują z nami, biorą udział, składając właśnie projekty. Koncert to jest super, takie dla nas też odciążające, bo to młodzież jakby wzięła na swoje barki decyzję o tym, jak to ma wyglądać, więc gdzieś tam współpracujemy, ale robimy to wspólnie, ale super, że oni chcą w tym brać udział, uczestniczyć i tworzyć dla siebie to miasto. Tak samo lodowisko, drodzy Państwo, no to jest kolejny hit, po prostu przeglądając budżety partycypacyjne, nie zauważyliśmy, żeby w jakimkolwiek mieście mieszkańcy z taką inicjatywą wyszli, że oni chcą mieć to lodowisko dla siebie i bezpłatne, bo to też jeszcze nie dociera do w świadomości chyba wszystkich mieszkańców, że to lodowisko będzie bezpłatne. Czyli przez mieszkańców dla mieszkańców. Także świetnie. No, zakończenie roku hitowe, bo nasze koło widokowe. Staraliśmy się o to koło dość długo, ponieważ od razu zdementuję. Miasto nie wydało ani złotówki na to koło, drodzy Państwo. I to chyba jest ważne, bo no, inflacja dotyka wszystkich, poszczególne gospodarstwa domowe i miasto również, więc to byłby wydatek pewnie przekraczający możliwości tegorocznego budżetu. Natomiast udało się to w ten sposób, że miasto nie zapłaciło ani złotówki, a wręcz przeciwnie, bo nawet prąd, który no niestety, ale koło zużywa, zostanie później na podstawie refakturowania zwrócony. Dlatego wydaje nam się, że to jest wielki sukces, że udało nam się to koło ściągnąć do miasta, ponieważ firmy, które gdzieś tam rozpatrują lokalizację tych kół, biorą pod uwagę całokształt, czyli jak to miasto funkcjonuje, jakie są możliwości sprzedawania biletów, jakie są atrakcje wokół. Te firmy to wszystko analizują, bo to jest biznes i to się musi spinać. Więc jest nam bardzo miło, że nasze miasto jest postrzegane w tych kategoriach tych atrakcyjnych miast dla mieszkańców. Także jeżeli Państwo jeszcze nie skorzystali, to zapraszamy serdecznie. Trzeba się przyjechać, jest świetnie. Ja pokonałam swój lęk wysokości i naprawdę polecam, bo też skorzystałam. Także ogólnie reasumując, ten rok nam pokazał, że mieszkańcy właśnie wspólnie podejmują decyzję o tym, że w mieście się dzieje dużo, bo mamy też dużo festiwali tworzonych już przez mieszkańców, typu Retro Festiwal, który miał naprawdę wielki sukces i pani prezydent już się z jego twórcami spotkała i wiemy, że będą kontynuowali tą ideę i świetnie. Tak samo teraz jeszcze Miejski Sylwester, w który też zaangażowani są mieszkańcy.
to od razu przypominam, że zostały jeszcze bilety, serdecznie zapraszamy. Roztańczony Sylwester w Gryfi to będzie już takie zakończenie tego dobrego pod kątem tej promocji i atrakcyjności dla mieszkańców roku. Dagna Mikołajczak-Maśnicka, zastępca dyrektorki Wydziału Współpracy, Kultury i Promocji. Chciałabym dopowiedzieć z perspektywy... Dobrze. W ogóle z perspektywy współpracy, bo ten wydział potrafi, powiedzmy sobie szczerze, bez pieniędzy na promocję, drodzy Państwo, jak porównujemy budżety innych miast, to my naprawdę organizujemy większość imprez bez jakiegoś specjalnego, wydzielonego budżetu na promocję. Jak się przejrzy cały rok, zaczynając od pierwszego roku uruchomienia Święta Ratusza do roku 2023, tych stałych przestrzeni, które są zagospodarowane imprezami no tak gęsto, że czasami z panią prezydent nie jesteśmy w stanie wszystko zobaczyć, ale a staramy się naprawdę, widzicie państwo, że staramy się być na wszystkim, na czym się da, bo po prostu to uwielbiamy. Więc dla mnie ten rodzaj współpracy z przedsiębiorcami, bo tak jak nie płacimy za koło, tak nie płacimy również dementując różne plotki za Beatę Kozidrak, która w tym roku występowała. Robią to nasi lokalni przedsiębiorcy i chcą to robić i zapowiadają kontynuację takiej współpracy. Jak pomyślę o bulwarach, których jeszcze dziś sobie nie umiem nawet tego wyobrazić, że ich nie było jeszcze 3 lata temu, a ostatnie 2 sezony to... No niestety tak wiele też skarg mieszkańców tam, bo za dużo się dzieje. Część imprez od razu uspokaja mieszkańców, na pewno przeniesiemy do Parku Kultury i Wypoczynku, który mam nadzieję, że będzie przyszłorocznym naszym hitem. Ale pokazuje nam to, że bez względu na porę roku w mieście naprawdę dzieje się bardzo dużo. Współpraca z takimi małymi instytucjami kultury, nie obawiam się użyć tego słowa, jak Cepelin. Wiem, że niektórych nawet jakoś boli to, że miasto tak współpracuje z prywatnym przedsiębiorcą, choć przypomnę, że to spółka non-profit. To właśnie ta współpraca z wieloma przedsiębiorcami, instytucjami, które mogą się podzielić i chcą się dzielić z mieszkańcami swoimi pieniędzmi, owocuje tym, że mamy naprawdę bardzo bogaty cały rok w imprezy, wydarzenia. I ostatnią rzecz, którą chcę w tej działce powiedzieć, na skalę naprawdę ogólnopolską nasze teatry i instytucje kultury ze sobą tak świetnie współpracują, drodzy Państwo. Jedyna chyba taka impreza w kraju za chwilę, marzec, Dzień Teatru, więc znów będziemy mogli zobaczyć odsłonę festiwalu 3 teatry. Doskonała scena wolności, to już chyba też większość z Państwa wie o tym, że to festiwal, który naprawdę, z którego możemy być dumni, i przyjeżdżają na ten festiwal osoby, no mam wrażenie, że w tej chwili już z całej Polski. To nasze organizacje pozarządowe, które robią Komeda Jazz Festival na takim wysokim poziomie, że potrafimy na jedyny koncert w Polsce zaprosić Johna Scofielda, który grał z Milesem Davisem i tak dalej, i tak dalej. Więc nie usłyszałam pani? I mówię, że przy okazji Komedy Mural też bez tak, udziału grosza ze strony budżetu. Dokładnie, więc ja nie jestem w stanie nawet tych przedsięwzięć wymienić, ale to jest świetna współpraca z naszymi partnerami prywatnymi, którzy naprawdę sami bardzo często się do nas zgłaszają, że chcą coś zrobić dla miasta i dla mieszkańców. Dlatego wymienimy i z Kartuńka przesiądźmy tak, się, żeby będzie prościej. Wymienimy, bo tak, zarówno te finansowe wsparcie, to jest od kilku lat firma Perla. Firma Perla podobnie ufundowała kurtyny świetlne w parku na Sienkiewicza. Ale także jeżeli chodzi o iluminację, bo to zyskuje ich i zwolenników i tych, którzy mówią, że trzeba oszczędzać na wszystkim. Pamiętajcie, że też mamy duże wsparcie przedsiębiorców, którzy ufundowali iluminacje świetlne. A dlaczego to czynią?
Michał Perel jest słupszczaninem i powiedział, że skoro mu się powiódł biznes, który wypracował własną głową i rękoma, to chce się tą radością dzielić ze swoim miastem rodzinnym. To są takie częste motywacje. Proszę Państwa, gdybym ja dzisiaj miała powiedzieć, co było dla mnie hitem, to oczywiście każda inwestycja, każda złotówka pozyskana, każda nieprzespana noc Justyny i moich pracowników, bo żebyście wiedzieli, że temu wszystkiemu towarzyszą niezwykłe emocje. Niezwykłe. Przy stole w gabinecie prezydenta miasta są różne sytuacje. I płacze, i radości, i poczucie sukcesu, i poczucie porażki. To wszystko się odbija jak w lustrze, bo taka jest nasza codzienność. Natomiast, może zaskoczę, ale dla mnie rzeczą, która spełnia takie moje oczekiwania działań inwestycyjnych i tworzenia piękna, to są ogrody deszczowe. Spośród wszystkich bardzo ważnych inwestycji. Dlaczego ta? Byłam kiedyś w Gdańsku na konferencji, dowiedziałam się, że właśnie Gdańsk był jednym z pierwszych miast, który wprowadził taką inwestycję pod tytułem ogrody deszczowe, czyli wykorzystanie wody deszczowej i tworzenie, zagospodarowanie tej wody i tworzenie takich przestrzeni kwitnących. Ten efekt ogrodów deszczowych, który mamy na Placu Dąbrowskiego, Przemysłowej, Szczecińskiej, Sobieskiego, Grodgera, on będzie widoczny co roku jeszcze bardziej, jeszcze intensywniej. Ale już w tym roku było widać, jak ta woda naprawdę nie rozlewa się po chodnikach, po jezdniach, bo jest zagospodarowana, a roślinność tam nasadzona po prostu jest kwitnąca. Być może to tak jest perspektywa czasami kobiety, którym się przypisuje to, że kwiaty, roślinność, zieleń są nam bliższe. Chodzi oczywiście o połączenie czegoś bardzo praktycznego, jak wykorzystanie deszczówki, z czymś, co daje efekt w postaci no, pięknej roślinności i kwiatów. Ale największym dla mnie hitem, proszę Państwa, które sprawia, że zawsze myślę o tym ze wzruszeniem, to jest poczucie, że przez 5 lat stworzyliśmy kapitalną drużynę w ratuszu. Że się naprawdę bardzo lubimy, szanujemy, wspieramy. Wydziałowi jest naprawdę przyjazny. Że mam takie poczucie, że tworzymy wspólne rzeczy i czasami jak dostajemy kłody pod nogi, bo one też się zdarzają. Zdarzają się i kłody rzucane i niepowodzenia. To jednak jesteśmy dla siebie wzajemnie wsparciem. Dlatego ja zawsze będę mówiła, że największą moją wartością pracy w ratuszu to są po prostu ludzie, z którymi to wszystko możemy zmieniać. Niepowodzenia. Żeby nie było tak, że my dostrzegamy tylko i wyłącznie sukcesy, ale trudno, żebyśmy mówili dzisiaj o jakichś niepowodzeniach. Bo każda nieskończona inwestycja w roku budżetowym to jest jakieś niepowodzenie. Tylko te przyczyny są bardzo różne i często naprawdę obiektywne. Rynek wykonawczy coraz mniejszy, pamiętajcie. Coraz trudniejszy. Widę ulica do Ustki. Droga do Ustki, która miałaby skończona półtorej roku temu, tak? Zadanie, które było sfinansowane z budżetu centralnego, czyli nie powinno być żadnych zagrożeń. Perspektywa zakończenia ciągle daleka na horyzoncie. To są rzeczy, które wymagają czasami takiego dopieszczenia na poziomie już przygotowywania dokumentacji, bo my musimy zlecić dokumentację, często drogą przetargową najczęściej, natomiast otrzymujemy pewien dokument, z którym się czasami nie zgadzamy. I sami, doskonale wiecie o czym mówię, siadamy i zaczynamy przemodelowywać to, co zostało stworzone. Chcę powiedzieć, że to są rzeczy, które są z obiektywnych przyczyn, czasami nie tak realizowane, jakbyśmy chcieli. Ale myślę, że ważne jest to, że my mamy poczucie, że to był piąty rok wspólnie z radnymi Rady Miasta zmieniania naszego miasta. I będę to mówiła jako dumna Słupszczanka, nie tylko prezydentka tego miasta. Bo jak wracam do Słupska po jakimś kilkudniowym wyjeździe, to zawsze mam poczucie, że widzę to miasto inne. Więc z tego się na pewno bardzo cieszymy. Takie elementy jak ring miejski oczywiście, jak kolejne drogi, chodniki, budynki komunalne, wzmocnienie inwestycji kultury, sportu. Myślę, że rozwój, że fajna atmosfera w klubie piłkarskim Gryf, bo to też jest istotne dla dużej ilości mieszkańców miasta. Wielość imprez sportowych, wielość imprez, które przygotowywane są przez prywatne osoby. Znowu patrz, Marcin Pluda, dla mnie kapitalny chłopak, który stworzył naprawdę cudowną wartość połączenia wysiłku sportowego z pomocą innym potrzebujących takich akcji charytatywnych od Kuby Chmielowca rozpoczął, a ostatnio dla Filipka
sportowe zmagania dwudniowe piłkarskie z dziećmi dorosłymi zakończone zbiórką 10 tysięcy złotych na pomoc dla chłopca, któremu zanik kości sprawia, że on po prostu nie może się normalnie rozwijać. I myślę, że to sprawia, że taki rok 2023 kończymy z poczuciem satysfakcji. A czego mi żal? Żal mi tego, że moi pracownicy z niektórych wydziałach są naprawdę bardzo przemęczeni. Nie dlatego, że mają taką bardzo dużą ilość pracy, ale dlatego, że czasami spotykają ich niezasłużone, krytyczne oceny, ponieważ jak wiecie, my wszyscy zrobilibyśmy lepiej i na pewno mądrzej. Poszukujemy i będziemy poszukiwali specjalistów w sumie w zakresie budownictwa, dokumentacji. Tego potrzebujemy, żeby Zarząd Infrastruktury Miejskiej, który naprawdę wszystkie inwestycje kubaturowe, ziemne, zielone, wodne realizuje, miał taki moment wytchnienia. Kończę. A mogę pytanie mieć? Tak, za chwilę. Kończę tym, że ten 2023 rok był rokiem, który miał nam dać wytchnienie po pandemii. Nie do końca to się spełnia, ponieważ mieliśmy jeszcze ten problem, o którym już zapominamy troszeczkę. Wojna na Ukrainie. I to sprawia, że ta kadencja, która właśnie mija niedługo, przeszło pięcioletnia, była bardzo trudną. Ale jestem przekonana, że z pracownikami ratusza, jednostek miejskich, spółek miejskich działających kapitalnie, mówię o PGK, PGM-ie, wodociągach, TBS-ie, MZK i Trzech Falach, działało się bardzo dużo dobrego. I myślę z satysfakcją, że możemy powiedzieć, że zamykamy 23 rok, ale z dużą satysfakcją i oczywiście z oczekiwaniami od siebie, pracowników tych jednostek i kierownictwa ratusza w roku 24 będziemy spełniali swoją misję najlepiej, nie jak potrafimy, bo się ciągle uczymy, więc mam nadzieję, że jeszcze więcej potrafimy, niż do tej pory pokazaliśmy. Jakby pani mogła wymienić trzy rzeczy, które się nie udały. Z inwestycji, które realizujemy, nie to, że nie udały się, ale myślę, że miałam nadzieję na lepszy harmonogram prac wykonywanych przy ringu wewnętrznym. Na lepszy. Wydawało mi się, że firma, która wygrała ten przetarg, jest przygotowana, wchodzi i nie mamy najmniejszych opóźnień. Myślę, że, ale to wyartykułowałam to panu prezesowi, więc otwartym tekstem mówię także publicznie. Mam jednakowoż nadzieję, że ta firma, która wygrywa dużo przetargów, będzie umiała pogodzić sobie ten rynek wykonawczy tak, żeby nie zaniedbało to naszych. Nie udało nam się inwestycja, którą głęboko wierzę, na razie się nie udała, bo ją przełożyliśmy, czyli zazielenienie ulicy Wojska Polskiego. To jest z tych projektów, które powinniśmy realizować przy dużych inwestycjach. Mamy mieć takie zadania społeczne i mieszkańcy wybrali, poza schodami widokowymi, parkiem Bridla, wybrali także zazielenienie ulicy Wojska Polskiego. Chcemy trochę odbetonować ten trakt pieszy, aleje. Myśmy, kiedy patrzę na Rysia Hetnarowicza, to był czas naszej młodości, tam się wszyscy spotykali w tym miejscu. Ale to zostało zabetonowane i chcemy odgruzować trochę, żeby ta zieleń miała większy oddech i dozielenić. Dlaczego to nam nie wyszło w tym roku? Dlatego, że mamy poważny problem z pociągnięciem wody tak, żeby ta zieleń miała naturalny oddech, więc musielibyśmy takie dodatkowe inwestycje trochę kanalizacyjne. Były głosy, że może odstąpić, ale uważam, że to jest bardzo ważny punkt na mapie Słupska, bo kiedy już będzie zbudowany dworzec kolejowy, kiedy przejście podziemne będzie kompletne, to wtedy ta Wojska Polskiego głęboko wierzę znowu odżyje. To jest ta druga rzecz. A trzecia, miałabym chyba problem, znaczy ciągle mam niedosyt porządkowania miasta przez nas samych. Jest takie oczekiwanie, że ktoś to posprząta, ale ktoś to nawrócił. Takie uwagi, że jest brudno w mieście. Myśmy zrobili taką już akcję, że mamy w tej chwili naprawdę uporządkowane wiaty prawie w każdej części Słupska. Bardzo trudno jest z tymi wiatami w tej historycznej zabudowie, bo tam wspólnoty są mniej wydolne, a to one są zobowiązane do tego, żeby stworzyć te wiaty, wynająć miejsce od miasta i stworzyć te wiaty.
to jest porządkowane, bo myślę, przypomnijmy sobie 5 lat temu jeszcze, więc ta różnica jest kolosalna. Te wiaty powstały na osiedlach spółdzielczych w centrum miasta, ale mam wrażenie, że ciągle to poczucie większej dbałości o to, żebyśmy nie śmiecili, jest za niskie. Bo jeżeli człowiek kupuje butelkę, która waży z 1,5 kg, niesie tą butelkę, wypija to, co tam w niej miał i ma pustą butelkę ważącą 5 deko, wynieść z tego miejsca, gdzie spożył ją, to dlaczego tego nie uczyni? Więc takie mam poczucie ciągle jeszcze braku takiego myślenia, że też jestem za porządek w naszym mieście odpowiedzialny. Nie recenzowania, ale współuczestnictwa, dbałości o miasto. Ale pewnie wy mi powiecie, co ewentualnie się miasto jeszcze nie powiodło. Słupski tramwaj, panie prezydencie. Słuchajcie, to jest rzecz w realizacji. Słupski tramwaj to jest taki, trochę taki mit, jak mitem jest to, że kina Millennium nie można ruszyć, nie można. Fetysz naszej młodości, najważniejsze miejsce naszego życia. Jak można zburzyć ten piękny obiekt? Mamy różne wspomnienia z kinem Millennium. Większość młodych ludzi nie ma żadnego wspomnienia z kinem Millennium. Żadnego. A mój sentyment do kina Millennium skończył się wtedy, kiedy byłam na ostatnim filmie. To był Pianista, doskonale pamiętam. Film genialny. I nie czułam, że pod emocjami tego filmu, że wychodzę z tego kina ubrudzona, bo ktoś na siedzeniu zostawił jakieś paskudstwa. Kino było już zaniedbane. Nie można go było prawdopodobnie odratować wtedy, kiedy przejął to prywatny przedsiębiorca. Perspektywa, ale pewnie będziemy mówili za rok, co się zdarzy w tym miejscu. Tramwaj. Tramwaj jest z tektury, pamiętajmy, z tektury. Myśmy go ratowali wielokrotnie, natomiast to nie przynosiło żadnego efektu. Dawaliśmy też propozycje różnym osobom, podmiotom i stowarzyszeniom na prowadzenie tego tramwaju. Mniej lub bardziej się to udawało. W tej chwili tramwaj jest pod opieką jednego ze słupskich przedsiębiorców, który zdeklarował, że tak naprawdę zbuduje go od nowa. Czyli z elementów kompozytowych zbuduje ściany tego obiektu. Nie wyszło mu to w tym roku z przyczyn, jak powiedział, obiektywnych, ale twierdzi, że od 1 stycznia się za to zabiera. Więc tramwaj będzie w tym miejscu, w kondycji dobrej, technicznej. Tylko czy będzie takie zainteresowanie nim, jak tam będą kartki sprzedawane, co kiedyś było, ceramikarnia funkcjonowała, herbatę sprzedawano. Mi się wydaje, że to miejsce wbrew pozorom jest średnio atrakcyjne. Wiecie dlaczego? Bo to jest miejsce, które jest ciemne, zadrzewione takimi drzewami, które mają za kumpli codziennie ptaki strasznie brudzące. Tam jest potrzebna dużo bardziej odważna decyzja. Ja powiem o tej decyzji, chociaż będę zhejtowana. Powinniśmy te stare drzewa, które zasłaniają i zacieniają także te dwa budynki. Zobaczcie, jak te budynki wyglądają. One są zazieleniałe od wilgoci i braku słońca. Albo radykalnie przyciąć, albo wykopać i w to miejsce wsadzić wyższe, ale nie tak wysokie drzewa, żeby tam naprawdę powstała przyjazna przestrzeń. Więc gdyby ten tramwaj być może stał w bardziej nasłonecznionym miejscu, to chętnie tego prowadzenia byłoby więcej. Ale wierzę, że pan dyrektor i przedsiębiorca Słupski ten tramwaj rzeczywiście zreaktywuje, a pomysły na to, nawet redakcje chyba radia tam miały swoje miejsca. Telewizja miała.